Cześć, witamy na podsumowaniu śniadania, a oto Gabi. Cześć. Podsumowanie śniadań. Słuchajcie, właśnie skończyliśmy piąte śniadanie w Warszawie. We Wrocławiu mamy w tej chwili, które? Dziewiąte, dziesiąte? Kolejne z serii, jak w każdy drugi piątek miesiąca. Tak jest. I co? Kolejne inicjatywy również w Poznaniu, również w Trójmieście mamy już w tej chwili datę. I w Krakowie jeszcze nie jest opublikowana, ale mogę Wam już zdradzić, że będzie 22 czerwca. A jak dzisiaj było w Warszawie? Bo mi się bardzo podobało. A w Warszawie, no chyba dobrze, nie wiem, no było, wydaje mi się, około 40 osób. Świetny prelegent, wręcz było ciężko nam wyjść znowu, bo było tyle pytań. Mówiliśmy o decyzjach i o podejmowaniu decyzji, bądź też nie podejmowaniu decyzji w ramach samoorganizacji, w ramach firmy, w której jest 40 prezesów i nie jednego pracownika. Więc super ciekawie i takie mam wrażenie, że im dalej idziemy w las, tym ciekawiej, więc już czekamy tak naprawdę na kolejne śniadanie w Warszawie i w innych miastach, żeby jeszcze dalej inspirować, jeszcze dalej nakręcać temat turkusowych organizacji. Dokładnie. Ja już zgłodniałem. Zapraszam Was na naszą stronę turkusoweśniadania.pl. Tam są też nasze wszystkie materiały ze spotkań. Zapraszamy. Zapraszamy.